środę 3 czerwca w Zespole Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach odbyło się uroczyste podsumowanie projektu Leonardo da Vinci Partnerstwo pod przewodnim hasłem sposoby ulepszania kształcenia zawodowego. Chcielibyśmy w tym dniu zaprezentować to, co już zrobiliśmy, pokazać efekty naszej pracy, przedstawić naszą młodzież, która przede wszystkim była zaangażowana w ten projekt i to tak naprawdę to są nasi główni bohaterzy. Dodatkowo chcielibyśmy troszeczkę zapromować ten projekt, bo mamy nadzieję, że będziemy realizować kolejne projekty w ramach już nie Leonardo da Vinci, ale w ramach programu Erasmus+. Tak więc zależy nam tutaj bardzo na promocji. Dodatkowo chcielibyśmy wręczyć też dyplomy uczestnictwa naszym uczniom. Nie są to co prawda europasy, które są wręczane po praktykach zagranicznych, ale mamy nadzieję, że bogaty, duży bagaż doświadczeń, jaki uzyskali będąc na projektach, plus ten skromny dyplom uczestnictwa zaspokoi takie małe potrzeby naszych uczniów. Program polegał na partnerskiej wymianie wiedzy i doświadczenia między zagranicznymi szkołami o podobnym profilu nauczania. Nasz projekt Leonardo da Vinci Partnerstwo skupiony był na spotkaniach warsztatowych, w których uczestniczyła młodzież, ale nie tylko młodzież, również nauczyciele zawodowi przede wszystkim brali udział, bo chodziło o rozwijanie naszych umiejętności w sferze kształcenia zawodowego. Jeździliśmy na spotkania do wszystkich szkół partnerskich, to znaczy do Nowej Paki, do Třešťu w Czechach, do miejscowości Martin na Słowacji i do Arachowicy w Chorwacji. My również jako szkoła partnerska w projekcie organizowaliśmy warsztaty w grudniu 2014 roku w naszej szkole i gościliśmy wszystkich partnerów u nas tutaj przez 5 dni. Mieliśmy zorganizowane warsztaty plus wycieczki zawodoznawcze. Projekt był ukierunkowany tak naprawdę na kształcenie zawodowe i żeby móc stworzyć ten projekt, musieliśmy my jako szkoły znaleźć wspólny obszar, w ramach którego moglibyśmy współpracować. Nasze szkoły specjalizują się w zawodach hotelarz, kucharz, gastronom, ogrodnik. Także w ramach tych zawodów musieliśmy znaleźć wspólny obszar. Udało nam się znaleźć taki obszar, są to warzywa, więc wszystkie warsztaty tak naprawdę były skupione na warzywach. Była to obróbka warzyw, warzywa na ciepło, warzywa na zimno, dekoracje z warzyw. Także wszystko było związane z warzywami i na każdym spotkaniu projektowym zajmowaliśmy się właśnie tą tematyką. Program Leonardo da Vinci Partnerstwo był wspierany przez Unię Europejską oraz starostwo powiatowe. Muszę powiedzieć, że zawsze z wielką satysfakcją podchodzę do każdego pomysłu, który jest realizowany, ale przede wszystkim do tego, że on jest już jest zrealizowany. Bo sam pomysł niepoparty praktyką nie daje efektów. I bardzo się cieszę, że właśnie uczestniczycie w takim projekcie, który zbliża naszą młodzież i zbliża młodzież innych narodowości do wspólnoty. Bo to jest wymiana, inaczej mówiąc taki projekt, jest to wymiana doświadczeń. Doświadczeń teoretycznych z praktycznymi. I dobrze, że podchodzimy do tego tak, że nie wszystko umiemy, ale dążymy do tej doskonałości i to jest chyba najpiękniejsze w całym tym projekcie. Także w imieniu pana starosty Janusza Gustka bardzo serdecznie dziękujemy za taki pomysł i za realizację tego projektu. Bardzo dziękujemy serdecznie. Chcielibyśmy również podziękować naszym władzom, które pozwoliły nam zrealizowanie tego projektu, bo wiadomo, są to duże pieniądze, są to fundusze unijne, więc tutaj 20% dofinansowania musiało przekazać również starostwo powiatowe, któremu bardzo teraz serdecznie dziękujemy. Oczywiście te 20% zostanie później zwrócone po rozliczeniu projektu, aczkolwiek musiało nam zapewnić tutaj środki finansowe starostwo. Na cały projekt pozyskaliśmy 22 000 euro. Jeszcze nie wykorzystaliśmy wszystkiego. To jeszcze nie sam koniec projektu, bo przed nami kolejne spotkanie w Chorwacji. Jest to spotkanie typowo warsztatowe dla nauczycieli. Będziemy tam dokonywać podsumowania projektu, przygotowywać raport końcowy, bo taki musimy stworzyć, przesłać do Narodowej Agencji. I jeszcze kilka mobilności w ten sposób zrealizujemy. Sam projekt musi się skończyć 31 lipca 2015 roku, a trwa już od września 2013. Także ten okres już finansowania nam się kończy, musimy to wszystko rozliczyć i podsumować. Oprócz nauki i pracy uczestnicy warsztatów mieli możliwość poznania nowych kultur, jak i obyczajów państw uczestniczących w projekcie. Projekt to nie tylko warsztaty, co chyba jest głównie ważne dla młodych ludzi, to również doświadczenia takie interpersonalne. Nasi uczniowie mieli możliwość poznać uczniów z różnych krajów, co myślę bardzo otworzyło ich na taki rynek europejski tak naprawdę, bo zobaczyli, jak się pracuje w innych krajach, jakie tam młodzież ma doświadczenia, czego się oczekuje od młodzieży, więc myślę, że to też pozwoli im na takie otwarcie na rynek europejski, że nie będą się obawiali pójść do obcego pracodawcy i zaprezentować to, co potrafią. A myślę, że nauczyli się dużo, bo brali udział w kursie carvingu, mają certyfikaty z uczestnictwa tego kursu. Zresztą już nasza młodzież, która brała udział w tych kursach, przeszkalała naszych uczniów w szkole. Także ten projekt nie tylko dotyczy wąskiej grupy młodzieży, ale również wszystkich uczniów technikum głównie, bo do nich jest skierowane to kształcenie zawodowe i nasza młodzież kursowa, że tak powiem projektowa, już robiła szkolenia w zakresie carvingu, jak i suszenia warzyw, obróbki warzyw na ciepło i na zimno. Także myślę, że to będziemy dalej przekazywać. Zresztą takie było założenie, żeby umiejętności nabyte podczas spotkań wykorzystywać również w kształceniu zawodowym w naszej szkole. Dla nauczycieli uczestniczących w projekcie była to okazja m.in. do poszerzenia wiedzy o nowych metodach nauczania i ich praktycznym zastosowaniu w procesie kształcenia. A dla samych uczniów największą wartością projektu było wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz rozwój tolerancji dla różnic kulturowych i przełamywania stereotypów.